RadioDominiNation.com. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Mijają kolejne minuty, odkąd siedzę bez ruchu. Z przerażeniem co chwilę zerkam na zegarek. Już dawno ciemność przykryła osiedle całe. Blask poświęconej świecy otula mój pokój. I ta grobowa cisza, jakby wszystko tu umarło. Jest tylko wszelka pustka i to, co ze mnie pozostało. Nie pamiętam już, kiedy los zaczął ze mnie drwić. I te przeklęte sny, w których ręce mam pełne krwi. I ona, która pojawia się w środku nocy, z wilczym uśmiechem w milczeniu patrzy mi w oczy. Paraliżując myśli i ciało do wszelkich granic, wpychając do otchłani ciągle myślę, że to omamy. I mówię sobie ciągle, dziś to się skończy. Już to nie przyjdzie, mogę się uspokoić. Z nadzieją zasypiam, dziś już nic się nie wydarzy. Nim zasnąłem, poczułem zimny język na twarzy. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Kolejna noc, kolejne nerwy i kolejne sny. Mała dziewczynka na środku pokoju sobie siedzi. W półmroku coś szepcze i uśmiecha się do mnie. Jej maleńkie oczy są bielmem wypełnione. Usta umazane czerwienią ze sztyletem w ręce. Patrzy w moją stronę, nienawistne spojrzenie. Kiwa przecząco głową, jeszcze nie teraz mój drogi. Wiem, że znów przyniosła do mnie zwłoki. Czemu mam takie sny, bardzo realistyczne? Gdzie po przebudzeniu serce wali niesamowicie. Tak jak ostatnim razem, w nocy, w kostnicy. Trupy ich obdarte ze skóry kończyny. Tle leci muzyka, ci jakby do taktu dyndali. Odór rozkładającego się mięsa był okropny. Dziwne było to, że ci ludzie się do mnie uśmiechali. A jeszcze dziwniejsze, że z rana nie byłem głodny. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Nie igraj z losem i siłami wyższymi. Nie ingeruj w coś, czego logicznie nie da się wyjaśnić. Przypadki nie są przypadkowe, wszystko ma swoją cenę. Wybiła właśnie druga 47. Druga 46 widnieje na zegarze. Pozostało mi raptem niecałe 40 sekund. Moje serce zaczyna walić jak oszalałe. Mimo że zażyłem solidną porcję leków, strach wypełnia moją skórę i wypełnia całą izbę. Natomiast złego dziś nie spełniają moce, będą silne. Mam nadzieję, że poświęcona świeca mnie jakoś uchroni. I medalik, który ściskam w tej chwili w dłoni. Wokół cisza i spokój, a w głowie burza wiruje. Żaden nie wie, jak mi pomóc, a pomocy potrzebuję. Mówią, że mam przewidzenia, dręczą mnie tylko koszmary. Chciałbym im uwierzyć, chciałbym wierzyć, że to mamy. Zmęczenie mnie przybija, nie, zasnąć nie mogę. Muszę być czujny, w każdej chwili zaatakować może. Jedynie co denerwuje, to ten spokój, co mnie pustoszy. Niemoc bierze w górę i na moment zamykam oczy. Zastrzelają, gdy tutaj zjawi się. I zastrzelają, gdy tutaj zjawi się. Jestem całkiem niezły.